Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj ostatni dzień sierpnia, jest to 31 dzień sierpnia, jest czwartek. Jest dzisiaj dzień blogów, ok. Dzień solidarności i wolności, ok. Święto Kawalerii Polskiej. OK. No w ogóle wszystko fajnie, ale w ogóle to dzisiaj jest czwartek i zrobimy dobry dzień. Człowieczka, zapraszam, jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni. Będzie dzisiaj ciekawostka kotowo-piesełowa. Oczywiście na korzyść piesełów, to wiadomo, bo one są tysiąc razy fajniejsze od kotów. Wybaczcie wszystkie koty i wybaczcie wszyscy ci, którzy koty bardzo lubicie, ale sorry, no taki kanał tutaj inaczej nie będzie nigdy. Uwaga! Najpierw będzie się wydawało, że koty chwalę, ale to tylko będzie pozorne. Koty mają znacznie szerszy zakres wokalizacji niż inne ludzkie zwierzęta domowe, szczególnie w tym sensie koty są lepsze od psów. Uwaga! Koty potrafią wytwarzać ponad 100 dźwięków. Czujecie? Kot się może odezwać na 100 sposobów. Ma 100 dźwięków. Nie tak, że tam 2, 3, tylko na 100 różnych tonów, 100 różnych dźwięków potrafi wydać. Podczas gdy psy mają w swoim słownictwie tylko około 10 dźwięków. Uwaga! To oznacza, że koty są 10 razy bardziej gadatliwe niż psy. Yy, inne czworonożne odpowiedniki. Uwaga! Ale to nie oznacza że koty są generalnie lepsze w komunikacji? Nie. Koty po prostu dużo gadają. Co się okazuje? Okazuje się, że psy używają po prostu innych metod na okazywanie komunikacji. Wiecie, że pies to jest cały, wiecie, ogon, cały rusza, cały skaka. Teraz, jak tu przyjechałem, jestem u Sylki, tutaj jest Beza, wiecie, najcudowniejszy pies świata. Ona po prostu jak mnie widzi, ona skacze na 2 metry prawie do góry, ona się rzuca na wszystkie możliwe strony, ona mi wylizuje głowę. Ona ma, oprócz tego, że ma tylko 10 dźwięków, Tysiąc różnych sposobów okazywania jakby komunikacji. Uwaga, co to znaczy? Kani może być ktoś, kto jest bardzo gadatliwy i mogłoby się wydawać, że w ten sposób jest bardzo otwarty. Może być ktoś, kto może bardzo dużo mówić o tym, na przykład, jaki jest, albo jak buduje relacje, albo co potrafi i tak dalej. Ale to wcale nie oznacza, że rzeczywiście da się z nim zbudować tę relację. Kani może być też ktoś, kto niewiele mówi. Może być ktoś, kto wypowiada niewiele słów, ma dosyć, że tak powiem, z pozoru ograniczoną taką, wiecie, paletę okazywania komunikacji, okazywania uczuć i tak dalej, ale może być w tym tak dogłębny albo znać jeszcze inne sposoby, kochani, bo o co chodzi? To nie słowa świadczą o tym, kim dla kogo jesteśmy. Kochani, mnie nie chodzi o to, żebyśmy teraz oczywiście siebie oceniali w taki sposób, że tam kto więcej mówi, to mniej. Nie o to chodzi. Tylko, kochani, nie dajmy się zwieść i sami też się nie, nie zwódźmy, że jeżeli tylko mówimy dużo o tym, jak kochamy albo ktoś nam mówi, jak kocha, ale tego nie pokazuje tak naprawdę, w sensie nie robi tego w rzeczywistości, to te słowa są na nic. Kochani, przecież znacie wszyscy te historie, przepraszam, że wielu z was ich doświadczyło, nie? Gdzie byliście zasypywani słowami, jacy to jesteście kochani, jacy to jesteście wyjątkowi, jacy to jesteście jedyni, jak to bez was się nie da żyć, a potem kończyło się tak, jak się kończyło. W tym wypadku lepiej być psem niż kotem. Tak, kot dużo gada, ale tak naprawdę ma dosyć ograniczone możliwości okazywania miłości. Oczywiście to są tylko żarty, kochani, to chodzi tylko o ten przykład. Bądźmy jak pieseły, które może mówią tylko na 10 sposobów, ale mają jeszcze ogon, mają jeszcze łapy, mają jeszcze język, mają jeszcze całe ciało, mają jeszcze podskoki, mają jeszcze tysiąc innych różnych sposobów, żeby pokazać, że naprawdę kochają. Kochani, nie słowa, nie deklaracje, nie wypowiedzi, nie definicje. Ale miłość prawdziwa, w czynie, której się doświadcza, to jest klucz. Tego siebie pytajmy, o to siebie pytajmy, czy tak rzeczywiście jest i na to patrzmy u innych ludzi, czy tak jest. Moi drodzy moi mili moi kochani, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Żeby tylko nie mówić, a żeby rzeczywiście się spotkać, to zapraszam 24 listopada na Łódź Arenę w sensie na Atlas Arenę w Łodzi, gdzie spotkamy się na wielkim wielbieniu uświęceni. Spotkajmy się na żywo, naprawdę, nie tylko przez internet, ale zróbmy chociaż trochę takiej prawdziwej, obecnej, namacalnej relacji, a przede wszystkim z Panem Bogiem tam się spotkamy. Bardzo Was zapraszam kochani na to spotkanie. Bilety w opisie pod filmem. Ściskam, pozdrawiam błogosławie, pięknego dnia życzę i do jutra. Z Bogiem, pa pa!